5% inflacja pojawiła się po raz pierwszy od 10 lat w Polsce, jeżeli chodzi o inflację konsumencką, w lipcu 2021 roku. W tym tygodniu rozmawiamy z członkami Rady Polityki Pieniężnej o możliwych działaniach związanych z poskromieniem tej inflacji, o ile oczywiście takie są możliwe ze strony chociażby Rady. Naszym gościem jest profesor Eryk Łon, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Panie profesorze, proszę wybaczyć, że pierwsze pytanie będzie takie odwołujące się do emocji, ale co pan poczuł, kiedy zobaczył pan, dowiedział się pan oficjalnie, że wstępny odczyt inflacji za lipiec, inflacji konsumenckiej, to aż 5%? Znaczy ja wychodzę, bardzo spokojnie podchodzę do danych makroekonomicznych. Nawet bym powiedział, że to, że ta inflacja rośnie w Polsce, to z jednej strony pokazuje, że gospodarka żyje, że gospodarka się budzi po tym kryzysie, że no, rzeczywiście ta wchodzimy jakby, i to nawet widać po ostatnich prognozach makroekonomicznych, na przykład MFW opublikował też z lipca teraz te ostatnie prognozy, gdzie poprawił właśnie prognozy dla polskiej gospodarki i uważam, że rzeczywiście gospodarka polska wychodzi na trajektorię wzrostu, chociaż oczywiście, tak jak tutaj wielokrotnie to powtarzam, że trzeba poczekać do jesieni, no bo musimy jednak jest dużo niewiadomych jeszcze. Natomiast ta inflacja 5%, tak jak powiedziałem, no to, że ten popyt się budzi, to znaczy, że rzeczywiście gospodarka rzeczywiście wychodzi z tej zapaści epidemii koronawirusa i to jest optymistyczne. Ja na przykład to traktuję bardzo optymistycznie. Bardzo bym się bał, gdyby właśnie była właśnie tendencja jeszcze jakaś taka do deflacji. To bym się bardziej obawiał, bo wtedy by oznaczało, że jednak gospodarka sobie nie radzi, że potrzebuje dłuższego czasu, żeby wyjść z pandemii. Także to jest taka, ale trzeba być oczywiście bardzo ostrożnym, tak jak tutaj w ostatnim nawet swoim komentarzu to mówiłem. No deflacja to jest coś zupełnie skrajnego od poziomu inflacji, który mamy. Jednak 5% to jest taki element, taki moment, w którym wielu Polaków już mocno odczuwa to w swoich portfelach. Coraz częściej pojawiają się też głosy mówiące o ewentualnej podwyżce stóp procentowych, nawet stosując już to, powiedzmy, ornitologiczne przełożenie jastrzębie, gołębie. W Radzie Polityki Pieniężnej mówi się, że właśnie stronnictwo jastrzębi zyskuje coraz większy posłuch. Pani profesor Grażyna Ancyparowicz na naszej antenie w poniedziałek mówiła o tym, że być może już w październiku, listopadzie będzie szansa na, będzie możliwość, czy też taka idea podwyżki stóp procentowych zyska większość Rady Polityki Pieniężnej, ale na pewno nie wcześniej, na pewno nie będzie to wrześniowe czy sierpniowe posiedzenie Rady. Panie profesorze, w październik czy listopad to lepszy termin? Znaczy, tu jeszcze panie redaktorze tego dopowiem, bo pan redaktor powiedział, że ta 5% inflacja troszeczkę tak jakby, no, jakby budzi obywateli, że tracą tutaj jakby swoje środki. Natomiast pamiętajmy, że z drugiej strony były podane dane o wynagrodzeniach. Jednak no, tam, jeżeli dobrze pamiętam, to było tam między 8 a 9% te wynagrodzenia wzrosły, czyli nadal cały czas tempo wzrostu wynagrodzeń naszych rodaków jest wyższe niż tempo inflacji konsumpcyjnej. Także to można powiedzieć, że bym tak chyba takiej tezy nie postawił, że jednak no, to tak, że to ubożyjemy pod względem tego, że ta inflacja jest wyższa. Moim zdaniem ona jest i korzystna paradoksalnie i dla przedsiębiorców, bo wiadomo, że to, że ta inflacja jest trochę wyższa, no to oni widzą, że jest jednak popyt na produkty i usługi, a z drugiej strony no, nie jest aż taka bardzo uciążliwa po prostu dla konsumentów, no bo jednak widać, że te wynagrodzenia są nadal po prostu zdecydowanie wyższe od tempa inflacji, także mi się wydaje, że Polacy się jednak bogacą, jednak mimo wszystko. Tak? A tutaj a propos właśnie tego, co pan redaktor powiedział, to właśnie tutaj w ostatnim swoim wywiadzie też powiedziałem, że właśnie musimy poczekać na tą listopadową projekcję i w ogóle no, mamy trochę zbyt mało informacji odnośnie tej czwartej fali koronawirusa. Czyli musimy poczekać, co będzie z tą właśnie czwartą falą. Wtedy będziemy mieli więcej informacji, czy rzeczywiście to wpłynie negatywnie na wzrost gospodarczy, czy po prostu będzie wymagało to być może jakichś obostrzeń dla niektórych segmentów polskiej gospodarki. Tego jeszcze nie wiemy. Dlatego trzeba moim zdaniem zachować tutaj ostrożność, cierpliwość, spokój i myślę, że do listopadowej, po tej listopadowej projekcji inflacji i PKB będziemy więcej wiedzieli i będziemy mogli wtedy bardziej odpowiedzieć, co ze stopami. Panie profesorze, mówimy o inflacji i o danych makroekonomicznych, posługując się metodologią i w całym zaplecze metodologicznym statystyki.
Natomiast która jednak ma, no, która nie jest sprawiedliwa, powiedzmy, znaczy jest stara się równo tę sprawiedliwość, że tak powiem, rozwałkować. Natomiast do nas jako dziennikarzy też piszą widzowie, których głos w tej takiej próbie uśrednienia pewnych wartości jest wyjątkowo głośno słyszalny, bo jest też przepełniony jakąś frustracją, złością, lękiem, obawami. Dostajemy pytania czy komentarze, nawet wręcz takie, czy państwo badają, w jaki sposób inflacja dotyka te najbiedniejsze gospodarstwa domowe, te o najniższych dochodach? To znaczy tutaj na przykład nasze departamenty analityczne robią takie badania, na przykład czytam szybki monitoring, też polecam państwu. No, też są na przykład czasami tutaj ci nasi przedstawiciele departamentów analitycznych występują do mediów polecam państwu zawsze po projekcjach, są takie do powiedzenia do tej projekcji. Niezależnie oczywiście warto się też wsłuchiwać w nasze wypowiedzi tutaj członków rady, ale też takie bardziej szczegółowe dane dotyczące właśnie poszczególnych grup społecznych, jak na przykład jak one reagują na inflację, to są właśnie przedstawiane już przez no, tutaj bardziej ekspertów naszych z tych właśnie wystąpień. I też no, można sobie czytać, można sobie zaglądać tam na stronę internetową Narodowego Banku Polskiego i też macie państwo takie bardziej szczegółowe już dane dotyczące no, całej polskiej gospodarki. Przypomnę, że najbliższa projekcja inflacji w listopadzie, aktualizacja w zasadzie projekcji tejże. Panie profesorze, zmieniając już nieco temat, chociaż nie zmieniając temat, w lipcu mieliśmy 3 tygodnie z rzędu takich skokowego wzrostu wartości operacji repo przez Narodowy Bank Polski. Czy ona nadal powinna być zwiększana, czy też utrzymana na jakimś konkretnym poziomie? Znaczy mi się tutaj ostatnio w swojej wypowiedzi, w swoim artykule, jednym z ostatnich lipcowych, bardzo mi się podobała postawa Banku Kanady. Nie wiem, czy tam z połowy lipca mniej więcej był taki komunikat właśnie opublikowany na stronach Banku Centralnego Kanady i tam właśnie bardzo ładnie, bardzo ciekawie i uważam, też bardzo mi się to podobało, powiedzieli ci bankierzy, że oni na przykład traktują skup aktywów, jakby uzależniają od stanu ożywienia gospodarki. I po prostu oni nie mówią, że oczywiście też dostrzegają, że jest ta tendencja do wyższej inflacji i też tam w pewnym momencie pewnie będą podnosić stopy za jakiś tam czas, ale oni są bardzo elastyczni co do na przykład skupu aktywów, to oni definitywnie niczego nie wykluczają i właśnie mówią, że wolą elastycznie reagować na stan gospodarki i uzależniają, czy będzie większy skup, czy mniejszy skup od tego, jaki będzie stopień ożywienia gospodarki po pandemii. Ja uważam, że takie punkt widzenia jest bardzo zbieżny z moimi poglądami. I też uważam, że Narodowy Bank Polski właśnie też jest bardzo elastyczny tutaj. Panie profesorze, bardzo dziękuję za te komentarze. Czekamy na posiedzenie Rady pod koniec sierpnia, bo to wakacje jeszcze trwają. No i dziękujemy za obecność w naszym programie. Profesor Eryk Łon, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.